Siemanencja, drodzy widzowie, z tej strony ja, Hubert, i jestem troszeczkę chory, wiem, przepraszam, ale po prostu nie mogę się powstrzymać od nagrywania, a właściwie bardziej od grania w Soulsy. Miałem 2 dni przerwy, nie z mojej winy, i teraz się rozchorowałem. Goddammit. Dobra, pamiętacie to miejsce? Oczywiście, że pamiętacie, więc biegałem sobie tutaj, bo jak możecie zobaczyć, mam inny miecz. Wyfarmiłem go sobie z Covenantu Ogarów Farona, bo słyszałem, że jest całkiem fajny i można nim się leczyć i zwiększają się obrażenia w zależności od tego, jak się długo bije. No, w każdym razie biegałem sobie tutaj i widziałem tutaj napisy, więc uderzyłem w ścianę i znalazłem to. Znalazłem drabinkę. Nie chciałem tam schodzić, więc nie wiem, co tam jest. Nie wiem, dokąd dojdziemy. Holy fucking shit. To są te bestie, co były na moście. Dobrze, że nie atakują dwie naraz. Chyba. Tak, to są dokładnie te bestie, co były na moście. I już dostaję wpierdol, bo z tego, co pamiętacie, może nienawidzę tego ścierwa. O, ma jakieś inne ataki. I teraz jeszcze ktoś dzwoni. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co, ja nie będę się tutaj bawił, bo mi się nie chce z tymi ścierwami walczyć. 23 tysiące dusz to nie jest tak dużo, więc trudno stracę. Niech będzie. Szczerze, teraz kurwa nie mogę jeszcze odebrać telefonu. Boże, i to akurat jak zacząłem nagrywać. Dobra, nieważne. Lecimy do Anor Londo. Banor Londo. Anor Vandor. Ciaciarecia. Mam nadzieję, że nie będę brzmieć jak kupa i że będzie się dało mnie słuchać chociaż trochę. Ale no, choroba. Poszedłem jeden dzień do pracy i najprawdopodobniej klima mnie wykończyła. Klima i słabo ogrzewane pomieszczenie służbowe. Z tego co wiem, tam, na tamtą wieżę, da się dojść po niewidzialnym moście. Ale nie będę tego robić dzisiaj, ale mnie kusi. W sumie mam 0 dusz. Dużo nie mam do stracenia. Zaraz, czy ja wbiegałem po tych schodach, albo zbiegałem? Pamiętam, że wjechałem na górę. Okej, 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 okej. Nie wiem, czy to jest ten most, per se. I nie wiem, jak działa niewidzialny most. Dobra. Przeczytałem to gdzieś niechcący. Przeczytałem to gdzieś niechcący, jak czytałem o... O czym ja czytałem? O czymś czytałem, nie pamiętam już. No i w każdym razie gdzieś tam było napisane, że niewidzialny most przy Anor Londo. Tak, oh shit. Nie wiem, jak miałbym się o tym dowiedzieć. Jorszka. Jest jej kościół, tam jest ognisko w tym kościele. Mroczny księżyc. No dobra. Thou thinks too. Very well. Cap, I will grant thee pup. Thou's journeyed far. Hear my voice. W co ja się wrąbałem? If thou shalt swear by the to become a shadow of Father Gwyn and sist a blade that shall hunt the then I place thee under the aegis. Dzięki. Thou art now a blade of the dark moon. The only knight of our company. Swear this oath. No właśnie się zastanawiałem, gdzie to można znaleźć. Oh, if I can provide thee succor. Mam jeden taki dowód. Tylko jeden, tak, bo raz pomogłem tej takiej NPC-tce, z tego co pamiętam, w questline, ale... Long ago, now, such is the will of... O Jezu. ...and the gods.
And so the dark, but long ago, our company lost its last, only its covenant was preserved to this day. Erdem taketh many forms. Off so soon, may the dark move. A, już wiem chyba, jak to znalazłem, bo czytałem coś o właśnie rodzinie królewskiej, czy coś takiego w historii Dark Souls. I ona jest córką Gwyna? Jeśli się nie mylę, coś takiego, tak mi się wydaje. No, Jorszka, no właśnie. Pytanie, tędy mogę zejść? To nie jest pytanie. Pytanie, gdzie mnie to zaprowadzi? To jest pytanie. O nie! Ona tak oddycha dziwnie. A! Miecz strażnika obrazów! What the fuck? What the heck? Gdzie my się wrąbaliśmy? Ziomeczkowie. Tu się nic nie zawala chamsko, tak jak w kaptur strażnika obrazów. Tak jak, kurde, w Dark Soulsach 2. Cwelowe gówno się zawalało pod nogami, jeśli dobrze pamiętam. Jest coś jeszcze? Nie chcę nic ominąć. Ej. Gdzie teraz? Tutaj? Dobra. To jest zagadka. Rozwiązuje zagadkę. Nie! Dobra. I gdzie ja żech zeszło? Irifil w mroźnej dolinie. Jestem w kościele Jorski. Of course. No tak, tam się nie dało przecież tego. Powinienem to załapać od razu, gdzie wyjdę, no ale dobra. A to jest wieża więzienna, widzicie? Ktoś ją tam zamknął. Ja tam mniej więcej, powiem tak, więcej wiem o fabule gry, nie grając w nią, tylko słuchając jakichś filmików na internecie, niż wiem, grając w tę grę. No, ale fabuła w tej grze jest pochowana w cholernych przedmiotach, więc nic dziwnego, że mi się nie chce tego czytać. I z jakiegoś powodu gra mi się ładuje dłużej niż zwykle, nie wiem dlaczego. Dobra, właściwa część odcinka zaczyna się w tym momencie. Anor Londo, proszę Państwa. Anor Londo. Cholera! O, inna animacja backstabu wreszcie. Jak widzicie, mam trochę ten inny weapon art, którego nie lubię strasznie. Jak faktycznie miecz mi się jako tako podoba, tak ten cholerny weapon art w tym mieczu wilka mi się o wiele bardziej podobał. Ten doskok, mogłem tak doskoczyć sobie do przeciwnika bez problemu. Dlaczego czasy ładowania mam dłuższe? Co się stało komputerze? Przynajmniej daleko nie ma do ogniska. Dobra, chodź. Się zapatrzyłem na zamek. Ciebie się nie opłaca backstabować? Dobra. No, lololo. Heck off. Odłamek tytanitu. Nic specjalnego. Nie siądę do ogniska, nie ma bata. Lej, le, le, lej, le, le, lej, le, 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 le. A nie, to z Wiedźmina. Kurcze pieczone. Gdzie ja jestem? Na szczycie światów. Dobra, zobaczmy. Najpierw wejdę do tych pobocznych.
To jest gigant? Węgiel olbrzyma, no, olbrzym. The giant. Gdzie ja idę? Szedłem w poboczne drzwi. No dobra. O nie! Kapłani głębin. Ale tu jest ciemno. Z drugiej strony jest to samo. Z drugiej strony nie ma kapłanów głębin. Gryt. Ale tam jest przedmiot! Nie mogę opuścić przedmiotu! Tam jest chyba to wejście, to główne, obok którego, które lałem. Możliwe, że tam nie da się otworzyć tego. W sumie nie zrobiłem źle. Świetnie. But of course! Svele! Czy ty mnie nie trafiłeś? Fuck. Nieważne! Dowód otrzymanej umowy. Hej! O, fajnie. Oż! Mówiłem o regeneracji życia, a to życie się regeneruje tak rzadko, że go nie widać. O mój Boże! Nienawidzę tego cfelostwa przez jedną rzecz, tylko i wyłącznie. Ma tak zjebane hitboxy. O. I najgorsze jest to, że z tym się nie opłaca tak naprawdę walczyć. Oh my god! Trochę się nie spodziewałem tutaj tego. Może powinienem? To jest Aldrich, nie? A, to wypadałoby otworzyć te drzwi jednak. Jak wie każdy czarodziej, magia to talent. Czary z tego zboju stworzono z... No Jezu, ja się tu zaraz dowiem fabuły. Marudziłem, że nie ma czasu na czytanie rzeczy. Idę jeszcze z prawej strony wejść. Lej, lele, lej, lele, lej, lele, lele, lej, lej, lele, lej. Łoż, ile masz ty zasięgu? I drugi jeszcze idzie, no come on. Ja wiem, że ja lamię zazwyczaj ogólnie dość mocno, tak czy siak w tych filmach, ale moje bycie chorym nie pomaga zdecydowanie w koncentracji. To będzie po prostu odcinek, w którym nie ruszymy się ani na krok. O, dlaczego jest tu ich dwóch? Chodź tu Cvelu. No, obrażenia, maybe. Okej, nawet nie mam jak się usprawiedliwić. Zbroja czarnorękiego. Nie widziałem tego płaszczu. Chyba. Okej, jak tak dalej pójdzie, to mówię, będziemy 30 minut praktycznie tylko przy tym ognisku. No chodź, żeż tu kurwa! No... Czego wy macie te elektryczne gówno? O Boże, i zasięg z pizdy.
Nie mam życia! Nie mam życia! No i mnie dosięgnie. Nie dosięgnął. Macie blokadę tutaj? Co ty robisz? Dobrze, Boże! Bezużyteczne odłamki tytanitu mi tylko dajecie. No, come on! Jeszcze jakby chociaż to były duże odłamki tytanitu, to bym nie narzekał. A wy mi stracie podstawowym narzędziem ulepszania. Zamknięte, nie? Jakimś urządzeniem! Okej, to możliwe, że nawet z drugiej strony tego nie otworzę. O mój Boże! A ty jesteś opętany otchłanią. No! Nie chcę tym dostać, bo to mnie zabije. Ty możesz coś dropić ciekawego. Na pewno pilnujesz czegoś ciekawego. Znaczy, okej. A, tutaj jest zamknięte. No zgiń! Bo... Serio? Byłeś po prostu zwykłym rycerzem. Z czerwonymi oczami. To była twoja dusza? Byłeś przygnębiony? Byłeś cwelem. Straciłem 5 łącznie. Zamknięte, nie? No, nawet nie mogę otworzyć. Nawet nie mogę spróbować otworzyć. O, zaraz. Tu też jest dusza, nie? Oczywiście. Cholerne cwele. Tylko teraz nie wiem, jak to rozegrać tutaj. Bo problem jest taki, że... Tam jest dużo kapłanów. Są te bloby, które są irytujące, jak się je zostawi. No i jest ten jebany demon. Nie wiem, czy to jest demon, ale to ta bestia, to ścierwo. Oczywiście! Boże. No. Nie mam zamiaru tu zginąć. Jebane spaśluchy. Serio? Okej. Są bloby. Najpierw trzeba kapłanów głębin na pewno załatwić. Uwielbiam to, że atak z rozpędu potrafi zadać mniej obrażeń niż taki zwykły atak, jak się stoi w miejscu. No, gdzie jest? Gdzie jest? Aaaa! Tu jest boss, nie? Błyskawica? Zadaje wam tyle samo obrażeń mieczem, co ogniem. Przecież to bez sensu, jakby jesteście podatni na ogień. Jeszcze mi cały czas coś syczy na tym cholernym telefonie. No. O mój Boże, ile was jest! Może ja sobie po prostu... Przynajmniej się leczę ewentualnie. I odbicia ich... Zwiększa mi się obrażenia. Chociaż ociupinkę. Wiem, że tego nie widać. Powiem szczerze, że ja sobie wmawiam. Ale faktycznie się uleczyłem. Ach. A to dopiero... Oh my god!
Cholerny cwel! O Jezu, jeszcze ty tą klątwę rzucasz. A no tak, bo ja poprzednio, on już był w tej, w świątyni. Tej głębi, kaplicy głębi. No tak. Ja pamiętam, że zginąłem od klątwy. Broniłem się przed jego atakami i zginąłem od cholernej klątwy. O. Dobrze, w mordę! Rubin Aldricha. Mogę to otworzyć z tej strony? Nie! Rubin Aldricha! Aldrich, ty... Tu na stówę jest już Aldrich. Jezu, ile tych blobów się jeszcze nasrało. Nie będę się z tym bić. Księżycowy strzał. Boże, to jak... Złoty strzał. Tylko z księżyca? Bon! Paszli mi stąd! Dobra, Aldrich. Holy shit! Oh my god! Powiem tak, z jednej strony się go tu spodziewałem, ale z drugiej strony to jest ten boss, z którym nigdy nie walczyłem. O, okej. Okay. Przelatujesz przez ściany. Najgorsze jest to, że trzeba kurwa taki kawałek przebiec do tego cwela. Jakby się dało otworzyć te drzwi, to by nie było żadnego problemu. Po pierwsze, zobaczmy sobie, co daje. O, w tym momencie już nie potrzebuję tego. Ten klejnot Aldricha. Odnawia punkty życia. A jest szafir. Aha, bo pochłaniacz dusz czy czegoś tam. Ha. Pożeracz. Wzmacnia ataki mrokiem, wzmacnia pnięcia. Wrogowie tracą więcej energii przy osłonach. Bardzo wzmacnia cuda. Zajebiście. Tutaj było coś, że kosztuje mniej? Nie. Zmniejsza koszt. A, PS umiejętności, dobra. I tak z tego nie będę pewnie korzystać, walcząc z Aldrichem, ale... Zaraz, czy ja zamieniłem dobry... Po prostu się pierdol. Chcę mieć więcej estusów, które i tak mi nie pomogą, bo mnie Aldrich rozpierdoli. Wyczuwam kolejny... montaż. Chociaż powiem szczerze, z Pontifem też myślałem, że będzie tak źle, a no nie było źle. Chociaż Pontifa udało mi się trochę bardziej uszkodzić na początku. A Aldrich mnie rozwalił. Chociaż może to dlatego, że siła sugestii. Widzę olbrzyma. Widzę kolesia z ogonem ze zwłok, to myślę sobie, goddammit. Rozpierdzieli mnie. A Pontif miał tylko dwa świecące się miecze. Założę się, że cała ta podłoga to jest on tak naprawdę. Tak, to jest na stówę, całość to jest on. Ile jest na ciebie już? Chyba jakoś nie dużo. Ol! Weź to 2000. Ktoś mówił, że potrzebny piorun. Czy ja mam, bo są te takie główienka, co pozwalają wzmocnić miecz, pozwalają wzmocnić broń w ogóle, różnymi umiejętnościami. Czy ja mam coś takiego? To będzie to. Najpierw spróbuję użyć zawiniątka.
Okej, okay, zobaczymy. Może to faktycznie on ma jakąś słabość przeciwko piorunowi, co miałoby sens, bo oni mają wszyscy elektryczność. On jest tak jakby ich przeciwnikiem, z tego co mi się wydaje, że Aldirch jest ten zły. On chyba zabrał im zamek, chociaż nie wiem, czy to nie Pontiff, nie wiem. Uwięził Jorszkę, chociaż też możliwe, że to Pontiff. Ale oni chyba współpracowali ze sobą. Grupa Sveli. Powiem tak, totalnie nie znam jego ataków też. Pontiffa nie znałem ataków, ale wiedziałem o jednym jego triku, jakim było to, że on się później rozdziela na tego swojego ducha. I to wiedziałem, tego się spodziewałem. A tutaj... Kurwa! Von! Von! Tutaj nie wiedziałem, że koleś może wezwać strzały z nieba, które mnie rozwalają na tych. Co jest? Nie, nie, nie. Ale wygląda fajnie, to trzeba przyznać. Czyli co, zdrąbałem coś i to trzeba naelektryzować broń przed wejściem? W sumie nigdy tego nie używałem. Ale wygląda fajnie. O, ognisty miecz! Motherfucker! O nie, strzały! Strzały! O! Co się dzieje? Co? No, kurwa! Ile tych strzał? Co ja miałem zrobić w tym wypadku? Dobra, ostatnie podejście. Podejście numero... des. Uno, dos, tres. Ła! Hekos! Ale nie mogę tego użyć. Wy sobie chyba odpuszczacie, jak zacznę wbiegać na górę, nie? Odpuśćcie sobie! Coś mi tu nie pasuje. Dlaczego? Nie mogę użyć tego zamieniątka. Żywicy też nie mogę. To moja broń się nie nadaje do tego? Może tak. No kurwa, oczywiście. Nie wiem, czy moja broń po prostu jest jakaś magiczna. No won! Bigon! Chodź! Chciałem nie stracić życia. Dobra, wiesz co, panie Aldrich? Jesteś cwelem. Wyglądasz jak Lasia. O nie! Naprawdę trzeba się schować na chwilę za filar i dostać git. Ra. Wiedziałem, co chcę zrobić, ale nie miałem już staminy. I on rozwala te. Nie, nie, nie. Zły demon. No! Could you fucking not? I znowu! Jak ja mam cię uderzyć? O mój Boże! Ja
Jak ty żeś mnie uderzył? Ciałem! W sumie, okej. Nie, wycofam to, co powiedziałem. W ogóle teraz strzały sobie odpuściło od razu. Nie wiem. O mój Boże. Teraz będzie drugi tryb. Odpalił swój płomień. I wzmocnione strzały. No i co jest z tymi strzałami nie tak? Boże, dobra, muszę skończyć, bo tu piszą do mnie tak czy siak. Boże. Dlaczego? Za każdym razem. Nikt do mnie się nie odzywa przez cały dzień. Jestem smutny i samotny. A nagle zaczynam nagrywać i sobie ludzie przypominają: o, ej, jesteś taki jak Hubert. Fajnie. Teraz dopiero widzę tego kolesia po prawej. Tego rycerza. Dobra, to ja kończę na chwilę i zaraz wracam. I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.